Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa, kolejne spotkanie z panem ambasadorem Krzysztofem Balińskim. Witam panie ambasadorze. Dzień dobry. Spotkania z panem ambasadorem, z udziałem pana ambasadora cieszyły się dużą popularnością, więc mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa także państwa zainteresuje, zwłaszcza że tematyka, którą się pan zajmuje, okazuje się w ostatnich tygodniach tego roku jak najbardziej aktualna. Czy pan się spodziewał, że tematyka relacji polsko-żydowskich w grudniu 2023 roku osiągnie swego rodzaju apogeum? Nie tylko się spodziewałem, ale nawet prognozowałem właśnie w moich książkach ostatnich, w tym Polska czy Polin, i książce, którą w tej chwili mam na tapecie, która lada dzień wyjdzie, którą zatytułowałem też w pewnym sensie proroczo, jako prognostyk, Polska czy Ukropolin. Mhm. Dlaczego prognostyk? Dlatego, że ukrainizacja Polski, budowa w Polsce Ukropolin, czy Judeopolin, jak zwał, tak zwał, wszystko to oznacza to samo. A więc budowa w Polsce Polin to jest nic innego jak chabadyzacja Polski. Mhm. Jak oddanie Polskę pod nadzór, generalnie mówiąc, Żydów, żydowskich, ale szczegółowo mówiąc, Chabad Lubawicz. Bo właśnie ta sekta żydowska czy judaistyczna w Polsce ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o wpływ na rządzących, jeśli chodzi o przenikanie do kręgów władzy. No, wpływ ten jest związany z tym, że znalazła się dosyć duża grupa. Trudno to jednoznacznie powiedzieć, czy szabez gojów, czy wprost na przykład frankistów, czyli Żydów, którzy przeszli niby na chrześcijaństwo, a tak naprawdę pozostają przy wierze żydowskiej, którzy tą sektę zaprosili. Przecież gdyby nie, niestety, i to z najwyższych sfer władzy, prezydent Polski, marszałek Sejmu, premier, prezydent Rady Ministrów, prawda, zapraszali tą sektę do palenia tych świec chanukowych bodajże od 17 lat. Tak, ale obecność tej sekty tutaj w Polsce, na polskim rynku politycznym, datuje się jeszcze z lat 90. Mhm. Bo przecież doskonale pamiętamy, przynajmniej tutaj w tym gronie i w tym studio, że Jaruzelski z Kiszczakiem, oczywiście z podjuszczenia czy z porady Rockefellera, mhm, z którym się spotkał w 1985 roku i który nastręczył mu partnerów w Polsce, Jaruzelski przekazał władzę w Polsce komu? Można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że Jaruzelski z Kiszczakiem przekazali władzę w Polsce po 1989 roku, po Okrągłym Stole, Żydom, kręgom żydowskim. Oczywiście bezpośrednio to był tak zwany triumvirat Solidarności. Nazwa też nie polska, tylko tak tych ludzi, Michnika, Geremka, Koronia, nazywali sami Żydzi. To jest termin używany przez właśnie kręgi przez środowiska na Zachodzie. Mhm. I komu przekazał Jaruzelski władzę? Właśnie temu triumviratowi Solidarności. Co prawda nie byli to wyznawcy sekcji Chabad, ale na pewno ludzie powiązani z judaizmem, z wyznaniem judaistycznym. Ale może nie to jest ważne. KOR, Komitet Obrony Robotników, był zorganizowany i w ogóle powołany na zasadach mafijnych.
na zasadach właśnie sekty judaistycznej. Zresztą, może już nie rozwijajmy tego tematu, bo są ważne tematy, tylko jedna sprawa, że jeden z członków koru powiedział wprost, że jesteśmy zorganizowani właśnie na zasadzie właśnie jakiejś sekty judaistycznej. Ale nieważne, co nastąpiło później. Organizacja całego życia politycznego w Polsce, to znaczy powoływanie partii, opanowanie tych partii, to wszystko była robota, albo w tym wszystkim maczali palce Żydzi, lobby żydowskie w Polsce. Weźmy Porozumienie Centrum. Jest taka anegdotka, że gdy powołano Porozumienie Centrum o jednoznacznie jednolitym składzie etnicznym, jeśli chodzi o władzę, to mówiono o tym, że to jest zakon. I jeden z internautów powiedział, skomentował to w ten sposób. Zakon jezuicki. Mamy później Ligę Polskich Rodzin. Mamy Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. We wszystkich tych partiach władze na jakimś określonym etapie, jeżeli nie zakładały tych partii, to na jakimś określonym etapie przejmowały władzę. Tutaj też mam przed sobą książkę pana Henryka Pająka. Pan Henryk Pająk kiedyś miał takie bardzo mądre sformułowanie, myśl, refleksję, że w Polsce nie ma sensu tworzenia, powoływania partii w obecnych uwarunkowaniach politycznych. Dlaczego? Dlatego, że natychmiast we władzach każdej z takich nowo powołanych partii pojawia się co najmniej dwóch, trzech Żydów. To są słowa pana Henryka Pająka. I wreszcie mamy, a jeżeli powstała jakaś partia, rzeczywiście czysto polska, taka jak na przykład partia Leppera, to natychmiast ją w taki czy inny sposób likwidowano. W tym i fizycznie przywódców. Łącznie z fizyczną likwidacją przywódców. I znowu sięgałem wcześniej jeszcze do czasów Solidarności. Przecież kierownictwo tej polskiej Solidarności, prawdziwej Solidarności, zlikwidowano na dwa sposoby. Jedna to wygonienie na emigrację, a druga likwidacja fizyczna. Chyba nie musimy wymieniać nazwisk. Było takich kilku znaczących nazwisk przywódców właśnie Polaków, przywódców Solidarności, którzy zostali zlikwidowani fizycznie. Krótko mówiąc, organizacja życia politycznego odbywała się pod nadzorem lobby żydowskiego w Polsce, oczywiście przy pomocy lobby żydowskiego za granicą. Taka jest rzeczywistość. No i tutaj dopiero po tych dwóch czy trzech etapach mamy Hanukę w Sejmie. Kto tą Hanukę? Wiemy, Lech Kaczyński. Ale przepraszam, w Belwederze oczywiście Lech Kaczyński, ale także w Sejmie w tym samym roku, w 2007 roku. A kto tam tą Hanukę zapalał po raz pierwszy? Marszałek. Marszałek Marek Jurek. Działacz. Dawniej działacz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Tak nawiasem mówiąc, wiem to od kolegów, znajomych, pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, że pan Marek Jurek to oczywiście jeden z nie tylko że zwolennik, ale w ogóle głosicieli judeochrześcijaństwa. To jest główny judeochrześcijanin na niwie polskiej. Wielki sojusznik państwa Izrael. W tym swoim zapale, tak, w tym swoim zapale judeochrześcijańskim doprowadził do tego, że posłał córkę na studia w katedrze judaistyki Uniwersytetu Warszawskiego. No ale to po prostu tak na marginesie mojej wypowiedzi. I jeszcze kolejna sprawa, jeśli chodzi już może nie o hanukowe świece, ale kto po 89 roku, no powiedzmy po tym wydarzeniu z Hanuką, kto Polskę, Polaków ewangelizował, katechizował w mediach? No nie robił tego Kościół Polski, bo wiemy, że w tej dziedzinie
osiągnięcia Kościoła polskiego są, delikatnie mówiąc, marne. Ale był to Hołownia na ekranie TVN. Był to Terlikowski na ekranie Telewizji Republika. No i był troszeczkę wcześniej pan Turnau w Gazecie Wyborczej. To przecież oni ewangelizowali czy uczyli katechizmu polskich katolików. Taka jest sprawa. Z nieudolną pomocą kardynała Rysia. A wszyscy, dzisiaj, a wszyscy jak jeden mąż z katolicyzmem i z etnos polskim mają związek bardzo. No generalnie mały. Na bakier. Na bakier. Tak mniej więcej w skrócie wyglądała cała procedura, prawda, budowania polskiej sceny politycznej, no i judaizacji Kościoła. Natomiast judaizacji Kościoła, no powiedziałeś mi kilka spraw, nie jestem specjalistą w tych sprawach, więc nie chciałbym się dłużej wypowiadać, ale mamy jedno bardzo ważne wydarzenie w tej dziedzinie. Mord rytualny na arcybiskupie Stanisławie Wielgusie. Pamiętamy. Tak jest. Kto dokonał tego mordu? Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński. Na pół godziny chyba przed konsekracją biskupią. Plus Gazeta Polska, no już nie mówiąc o Gazecie Wyborczej i tak dalej. Był to swego rodzaju mord rytualny. Na praktycznie jedynym patriocie Polaku. W episkopacie, w całym episkopacie Polski. Publicznie upokorzony, zmuszony do poddania się i tak dalej. I na jego miejsce oczywiście, nie wiem czy to było przygotowane już z góry, ale wiemy kto zajął. Który właśnie abdykował. Właśnie abdykował, prawda? Nie wiem dlaczego. Nie sądzę, żeby z uwagi na wiek, bo widziałem go wczoraj w katedrze warszawskiej. Jest fizycznie bardzo sprawny. Być może po prostu doszedł do wniosku, że no to co robił dotychczas i to w co dał się wpuścić, no nie przyniosło żadnych pozytywnych rezultatów dla Polski i dla polskiego kościoła. Złośliwie mówią kardynał nic. Tak jest. No ale my katolicy po prostu ocenę tej postaci zostawmy na później. Ale coś tutaj jest na rzeczy, że po prostu człowiek ten poniósł totalną klęskę i w związku z tym dlatego postanowił przenieść się. I to wcześniej, bo to chyba wiek emerytalny ma dopiero za 2 lata, zdaje się. Czyli nie, jak gdyby to jest nie, przyspieszone. Jak gdyby. Nie, no w każdym razie coś jest na rzeczy. Jest w tym wszystkim jakieś drugie dno. Panie ambasadorze, po pierwsze mówił pan o swoich najnowszych książkach. Najnowsza książka Polska czy Ukropolin. Będziemy ją reklamować, mam nadzieję, że na spotkaniu z panem mniej więcej za miesiąc, w drugiej połowie stycznia. Tylko czekamy, żeby książka się fizycznie pojawiła. Oczywiście cały czas u nas do nabycia na cep-sklep.pl książki dotyczące sekretów relacji polsko-żydowskich Polska czy Polin. Bardzo tą książkę polecam. A także książka dotycząca Ministerstwa Spraw Obcych, tak jak to pan nazwał, MSZ-u. No i książki pana Henryka Pająka tutaj rzeczonego. Na przykład książka Chazarska dzicz panem świata. To są 4 tomy. W ręku mam 1 tom Zagłada Rosji, bo tak naprawdę ta prawosławna, chrześcijańska Rosja była pierwszą ofiarą komunizmu, a nie twórcą komunizmu. Komunizm był w Rosji z importu. Rosja, a konkretnie Rosjanie. No właśnie. Więc bardzo polecam także książki pana Henryka Pająka. Są do nabycia w cep-sklep.pl. Przejdźmy może dalej. Panie ambasadorze, jak pan ocenia, tragikomiczną sytuację w telewizji polskiej, w radiu, w Polskiej Agencji Prasowej, która się wytworzyła, ale nie tylko, gdzie po prostu jest dwuwładza,
zdaje się, że nie zostały poprawnie, prawnie powołane nowe władze w tych organach. Stare, które zostały odwołane, zostały zastąpione jeszcze przez starą ekipę pisowską innymi osobami. Co więcej, przepychanki są również za oceanem. W Banku Światowym pracę stracili między innymi Jacek Kurski, pochodzący z zasłużonej rodziny żydowskiej, która walczyła z Romanem Dmowskim podczas traktatu wersalskiego. Przypomnijmy, Niemir Bernstein, Niemirowski, to jest jego stryjeczny pradziadek. Do czego się przyznał i z czego był tak dumny w swojej książce? Brat pana Jacka Kurskiego. Tak. No i druga osoba, która straciła pracę w Banku Światowym, to jest pan Kacper Jakub Kamiński. Kacper Jakub Kamiński to jest syn ministra spraw wewnętrznych i dawnego koordynatora służb specjalnych, który właśnie zasłynął między innymi tym, że w latach 80. w 1900, to był chyba 86 rok, wraz z bojówką, nie wiem czy już Ligi Republikańskiej, czy przyszłej Ligi Republikańskiej, wtargnął do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej na Powiślu w Warszawie, przy ulicy Zagórnej. Tam były przez kilka lat prowadzone wykłady, które ja zainicjowałem u Matki Bożej Częstochowskiej na Zagórnej. Pamiętamy. I oskarżając mnie i moich kolegów, że kolportujemy, jak on to nazwał, literaturę antysemicką, on wszedł i próbował rozbić to spotkanie. Na szczęście mu się nie udało, później już tych prób nie ponawiał, ale w środowiskach i naszych, i tych związanych z Ligą Republikańską, wszyscy generalnie o tych działaniach Mariusza Kamińskiego pamiętają. Czy pan te osoby, jak Kacper Jakub Kamiński, czy tym bardziej Jacek Kurski, zalicza do tego grona, któremu w latach 90. oddano w pacht rządy w Polsce? Niewątpliwie jeszcze do panu Kamińskiemu dołożymy to, że publicznie chwalił się, szczycił się, czy przyznawał się do tego, że jest ateistą. Co też w warunkach polskich ma swoje znaczenie. Ateistów wśród nas, wśród Polaków jest dużo, agnostyków też, ale w polskim zwyczaju politycznym nie jest chwalenie się czy szczyczenie się tym. Czyli krótko mówiąc, gdy Kamiński mówił, że jest ateistą, to był to swego rodzaju manifest polityczny. A mógł sobie na to pozwolić, ponieważ był zawsze pod opieką kierownictwa właśnie tego zakonu jezuickiego, czyli Porozumienia Centrum. Czyli sameicki. Jezuicki. Jezuicki. Zakon jezuicki. Ja po prostu w ogóle się takimi sprawami nie pasjonuję. Dlatego, że jednych judaistów zastępują drudzy. Pamiętamy coś nieprawdopodobne, coś kuriozalnego, świadczące o tym, że nasi rządzący po prostu z nas sobie kpią, albo są tak aroganccy, że nie muszą takiej rzeczy ukrywać. Przecież Jacek Kurski był szefem przez wiele, wiele lat tuby propagandowej PiSu. A równocześnie jego brat był szefem tuby propagandowej opozycji. I nikomu to nie przeszkadzało. Nikogo to nie dziwiło. To jest sytuacja. Dziwiło tylko dwóch braci, którzy się spotykali po pracy, po znoju, prawda, tym propagandowym. I jak sobie musieli kpić, prawda, z Polaków. Także to mnie to w ogóle ani ziębi, ani grzeje, ponieważ spójrzmy poza sferę propagandy. Do 13 grudnia kto nas gnębił? Nas, Polaków, narodowców, katolików. Był to Kamiński, prawda? W sferze cyfrowej, w sferze mediów był to Cieszyński, był to Morawiecki,
wyzywano nas od ruskich onuc i jeszcze inne przydomki nam nadawano. I teraz ci zostali podmienieni, czy zamienili się władzą. Z kim? Mamy znowuż, mamy Bodnara, mamy Siemoniaka, koordynatora służb specjalnych, Bodnar, minister sprawiedliwości. To już raczej mamy, Ukropolin. Mamy w sferze polityki zagranicznej pana Pawła Kowala, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Nic się nie zmieniło. Jedni oprawcy, w cudzysłowie, zamienili się stanowiskami z innymi oprawcami. Weźmy takiego pana Bodnara. Oczywiście sam się przyznał do tego, że jest pochodzenia Ukraińcem, ale też ma bardzo dziwne skłonności, prawda, filosemickie. Gdy był rzecznikiem spraw obywatelskich, praw obywatelskich, miał przecież wypowiedź, która miała mniej więcej tylko na pewno w ten sposób. Naród polski współdziałał w realizacji Holokaustu. Nie wiem, czy pan to pamięta. Powstała jakaś tam wrzawa, prawda, w mediach polskich i Bodnar się z tego wycofał. W kontekście świec chanukowych i Grzegorza Brauna w Sejmie, pierwszy z atakiem, i to już jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, kto taki atak przypuścił pierwszy? Właśnie pan Bodnar. Mamy koordynatora służb specjalnych, czyli kogoś, kto zajął miejsce pana Mariusza Kamińskiego, to jest pan Siemoniak. Też przecież działacz Związku Ukraińców w Polsce. No i wreszcie mamy osobę niezwykle aktywną, coraz bardziej aktywną w kwestiach polityki zagranicznej, ale nie tylko, także w kwestiach chanukowych, to jest pan Paweł Kowal. Osobnik o podwójnym pochodzeniu niepolskim, bo po pierwsze jest pochodzenia żydowskiego, a po drugie jego rodzina, czy może on sam, to są Żydzi ukraińscy. Więc co tutaj można dodać po prostu? Co można dodać? Nic dodać, nic ująć. Po prostu jedni oprawcy zamienili się na drugich oprawców. Przy czym oczywiście mam na myśli, przynajmniej jak na razie, że będą nas oprawiać w sferze medialnej oskarżeniami o antysemityzm i inne tego ukraińskość. No i tutaj jesteśmy dokładnie przy Ukrainie, przy Ukropolin. Dlaczego? Dlatego, że sekta Chabad-Lubawicz po przeniknięciu do kręgów władzy na Ukrainie, a także w Rosji wcześniej, i po opanowaniu wszelkich trybików władzy na Ukrainie poprzez oligarchów, bo to oligarchowie rządzą Ukrainą, a nie kto inny, a oligarchowie często są członkami tej sekty. Na stu najbogatszych oligarchów ukraińskich 95 jest pochodzenia ukraińskiego. Jest tylko jeden znaczący oligarcha, nie Ukrainiec, jest to Tatar Rinat Achmetow. Przypomina mi się tutaj takie powiedzenie, które krążyło kiedyś przy rządzie Mazowieckiego, że wszyscy Żydzi, tylko jeden Syryjczyk. To i wśród oligarchów możemy powiedzieć, że wszyscy Żydzi, tylko jeden Tatar. I teraz, tak jak pan powiedział, tak jak pan zauważył, ci najbogatsi, najbardziej znaczący oligarchowie ukraińscy wszyscy są wyznawcami sekty Chabad-Lubawicz.
najbardziej znaczący z nich to jest Ihor Kołomojski, który wybudował centralę tego, tej sekty. Był olbrzymi gmach, największy gmach związany z judaizmem, tak zwane Centrum Menora. Także inni, już nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, oligarchowie ukraińscy są wyznawcami sekty Chabad Lubavitch. Sekta ta po załatwieniu swoich wszystkich spraw na Ukrainie, to znaczy po opanowaniu gospodarki ukraińskiej, władzy ukraińskiej, no kimże jest prezydent Zełenski? Jest to pacynka, marionetka Ihora Kołomojskiego. Po załatwieniu swoich spraw na Ukrainie skierowali swój wzrok na Polskę. I to nie dzisiaj i nie po wybuchu wojny na wschodzie. Wiele lat temu. Tylko wiele lat temu. I zaczęli przenikać stopniowo do Polski. Na dziś to możemy nawet użyć terminu, że przenoszą swoje interesy do Polski. Dlaczego? Widocznie oni mają lepsze rozwiązanie niż my, co się tyczy, prawda, sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim. Faktem jest, że przenoszą swoje interesy do Polski. Pierwsze kroki były już za pierwszego rządu Morawieckiego po 2005 roku, kiedy mieliśmy ewidentne, zresztą nawet wcześniej, bo gdy Mateusz Jakub Morawiecki, Kacper Jakub. Mateusz Jakub. Nie, ale Kacper Jakub Kamiński. Kamiński. Mateusz Jakub Morawiecki, takie jakieś na imiona starotestamentowe. Tak, takie słowo dobrane. Przecież gdy był prezesem banku WBK w Poznaniu, pomagał albo formalnie przeprowadził całą procedurę nabycia akcji Azotów przez Moshe Kantora. Prawda, Moshe Kantor nie jest to oligarcha ukraiński, tylko rosyjski, ale powiązany z sektą Chabad Lubavitch. To się liczy. I wreszcie, już przeskakując poszczególne etapy, niedawno, kilka miesięcy temu, jeden z najbogatszych oligarchów ukraińskich, pochodzenia oczywiście żydowskiego, przypadkowo żydowskiego, pan Firtasz, zakupił czy przejął wielki przecież biznes po Aleksandrze Gudzowatym. A jakby symbolem tego biznesu jest kamienica przy ulicy Szucha 9. Czyli dokładnie premier polskiego rządu, już to Morawiecki, już to Tusk, z okien swojego gabinetu spogląda na tą kamienicę. Nie wiem, może ma w związku z tym jakieś refleksje. Chyba chodzi o to, żeby przypomnieć, kto tu urzęduje przez podwórko. Tak mi się wydaje, że jest to swego rodzaju demonstracja. Z drugiej strony na tą kamienicę ma okna minister spraw zagranicznych. Ponieważ prawie, że sąsiednia kamienica to jest gmach Aleja Szucha 23, czyli adres polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I teraz co do biznesów. Przy okazji afery Hanukowej dowiedzieliśmy się, że oddział sekty Chabad Lubavitch w Polsce zajmuje się biznesem. I nie są to biznesy małe, są to spore biznesy. O skali tego biznesu nigdy się nie dowiemy. W każdym razie wiemy, że się specjalizują w gruntach i oczywiście w kamienicach, nieruchomościach. I że to są bardzo duże biznesy, bo niedawno sprzedali jakąś działkę budowlaną na Wilanowie o wartości prawie 30 milionów złotych. A więc nie są to jakieś
drobne transakcje handlowe i tutaj do tych biznesów, tak nawiasem mówiąc, mają swoje biura, wszystkie biura, biura swoich tych właśnie biznesów, ponazywanych w przeróżny, dziwaczny sposób na ulicy Słonimskiego. W tym gmachu, gdzie tam się mieszczą jakieś tam media, prawda, i tak dalej, związane z naszymi krajami kiedyś. Koło Arkadii. Media narodowe, prawda. I jeszcze jedna uwaga, co się tyczy biznesów. Właśnie po tych całych przemianach ustrojowych w Polsce, po okrągłym stole, nie pamiętam dokładnie roku, ale był to rok mniej więcej 1997, bodajże w maju tego roku, polski Sejm, chyba słusznie przez jednego z narodowców nazywany Knesejmem, uchwalił ustawę o związkach wyznaniowych, między innymi o związkach wyznaniowych żydowskich. I w tej ustawie, ta ustawa zwalnia między innymi Chabad Lubawicz i gminę żydowską w Polsce, w Warszawie, ze wszystkich podatków przy transakcjach handlowych. I opłat skarbowych. I dwa, że Polacy nie mogą sobie nabywać polskiej ziemi, polskich gruntów. Natomiast gmina wyznaniowa żydowska i Chabad Lubawicz, owszem. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń i przy takiej transakcji nie płacą żadnych podatków. Pod pretekstem, że to wszystko wiąże się z działalnością religijną. To jest takie pandan do tego, co mówię, że po prostu takim ludziom nie tylko władza daje zielone światło do robienia biznesu w Polsce, ale także polskie ustawodawstwo sprzyja im i wprost preferuje, po prostu stawia ich w lepszej pozycji handlowej, biznesowej niż przedsiębiorców polskich. Wspominał pan o wielkich wpływach Chabad Lubawicz zarówno w Kijowie, jak i w Moskwie. To trochę przypomina właśnie rolę Jacka i Jarosława Kurskich w sporach politycznych w Polsce, gdzie po prostu wszystkie, jak to się mówi, wszystkie strony są obsadzone. Warto też wspomnieć chyba, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie jest lepsza, bo przecież Jared Kushner, czyli zięć prezydenta Trumpa, mąż Iwanki Trump, przyznaje się do związków właśnie z Chabad Lubawicz, czyli wpływ Chabad Lubawicz na administrację amerykańską, bez względu na to, czy republikańską, czy demokratyczną, jest przemożny. Tak, jeżeli pan redaktor pozwoli, to bym tak podsumował to, co po prostu powiedziałem i zaraz przejdziemy do Ameryki i tutaj sobie nawet przygotowałem, mam tutaj PDF tej swojej nowej książki, bo PDF oczywiście jest, nie zostało jeszcze wydrukowane PDF jest i tam coś piszę właśnie na tematy związane właśnie z Ameryką, z rolą Chabad Lubawicz w Ameryce i w ogóle na całym świecie. Takie podsumowanie tego, cośmy dotychczas powiedzieli, że po okrągłym stole staliśmy się Rzeczpospolitą obojga narodów, polskiego i żydowskiego, i sługami narodu żydowskiego. A po 24 lutego 2022 staliśmy się Rzeczpospolitą trzech narodów, polskiego, żydowskiego i ukraińskiego, i dodatkowo sługami, ale nie tak jak rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, sługami narodu ukraińskiego, tylko sługami oligarchów ukraińskich, czyli pupilków sekty Chabad Lubawicz. I tak jak ekipa Okrągłego Stołu skończyła w ramionach starszych braci w wierze,
z Izraela, tak dobra zmiana skończyła w ramionach żydowskich oligarchów z Ukrainy, czyli rabinów z Chabad Lubawicz. Takie by było krótkie podsumowanie tego. Padło tam słowo, takie zdanie, że rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Kompletna bzdura. Cała miłość, całe podejście dotychczasowej ekipy rządzącej i przyszłej ekipy rządzącej polegała na popieraniu oligarchów ukraińskich. Dlatego im trzeba było podać pomocną dłoń i im ta pomocna dłoń jest podawana. Bo wszystkie kredyty, które daliśmy natychmiast na Ukrainę, trafiły w łapy tej właśnie... tej wąskiej grupy. Wąskiej grupy, czyli pośrednio sekty Chabad Lubawicz. Tutaj jeszcze w jednej z tych książek nawet pozwoliłem sobie na taką tezę, że jest to też jeden z kanałów spłaty zobowiązań czy roszczeń żydowskich. Bo właśnie w ten sposób można w sposób niekontrolowany, dyskretny przekazać jakieś tam kwoty właśnie do organizacji żydowskich w Nowym Jorku. To już jest procedura bardzo prosta. Gdy pieniądze trafią w łapy oligarchów ukraińskich, to przekazanie części tych pieniędzy dalej do Nowego Jorku czy do Tel Awiwu, to już jest pestka, to już nie jest żaden problem, prawda, i tak dalej. I po prostu jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o pomoc dla narodu ukraińskiego, bohaterskiego, broniącego się przed inwazją Putina. Chodzi o oligarchów. Bo gdyby Putin zdobył władzę, zdobył Ukrainę, czy w jakiś sposób zdobył władzę na Ukrainie, to oligarchowie ukraińscy nie tylko straciliby majątki, ale i nawet życie. Egzemplum? Co Putin zrobił z oligarchami w Rosji? Chodorkowski, Abramowicz, prawda? Gdy nie chcieli się podporządkować, to bardzo szybko i skutecznie ich załatwił. I tu w tym wszystkim o to chodzi. My jesteśmy nie sługami narodu ukraińskiego, tylko sługami oligarchów ukraińskich, czyli sługami sekty Chabad Lubawicz. Taka jest moja teza. Być może się mylę, ale w książce nie ograniczam się tylko do kilku sformułowań, refleksji, ale taką tezę staram się udowodnić i wydaje mi się, że mi się to udało. Panie ambasadorze, czy przejdziemy do spraw amerykańskich? Proszę bardzo, proszę bardzo. Właśnie dlatego tutaj sobie, jeśli pan pozwoli, kim jest sekta Chabad Lubawicz? Mamy tutaj oświadczenie, kim jest sekta Chabad Lubawicz w sensie geopolitycznym. Mamy tutaj takich kilka cytatów, które też oczywiście zamieszczam w książce, które mówią tak. Założyciel sekty Menachem Mendel Schneerson. W swoich religijnych traktatach, one nie zostały przetłumaczone na język polski. Jeden się nazywa, główny nazywa się... Tanya. Nie, to jest założyciel sekty. A, Tanya napisał założyciel. Zelman czy Zelmer. Natomiast Menachem Mendel Schneerson to jest niedawno stosunkowo zmarły rabin, przywódca tej sekty. Przy czym w przeszłości rabini przekazywali swoją władzę, czy byli wybierani kolejni rabini, którzy przewodzili tę sekcie. W tym przypadku to się nie stało. On nie wyznaczył
żadnego swojego następcy, natomiast jego wyznawcy uznają go za Mesjasza. Czyli to jest coś, osoba no, wyjątkowo znacząca właśnie w tej sekcie. I ten pan Schnelson w tym w swoim dziele, bo zaraz się nazywa Gatherings and Conversations, w książce przytaczam duże fragmenty z tej książki, mówił tak. Istnieje konflikt dwóch cywilizacji. Żydowskiej, wybranej przez Boga, i cywilizacji gojów. Cywilizacja gojów powinna zniknąć z powierzchni ziemi. Założyciel sekty, o którym pan mówił, ten Zelmer Zelman, pozwolił sobie na taką wypowiedź. Słowiańskie bydło wypędzimy daleko na północ. Oczywiście mówił to, mając swoją siedzibę koło Smoleńska, w miejscowości Lubawicz. Inny rabin, rabin Chabadu. Wiele rewolucji poznała Rosja, ale najcichszą, najskuteczniejszą była ta, którą stworzyli wyznawcy Chabadu. W księdze Tania jest mowa, jeszcze później będę, jeszcze jedno zdanie, jeszcze jeden cytat. W księdze Tania jest mowa o tym, że sekcja Chabad, wyznawcy sekcji Chabadu mają tajną broń, która się nazywa Pulsum Zamara, coś takiego, coś w tym stylu. I że właśnie tą bronią oni się szczycą tym, zniszczyli, zabili Stalina i w nowszych czasach premiera Itzhaka Rabina. Itzhak Rabin to był premier Izraela, który odważył się na coś niebywałego. Otóż chciał zawrzeć pokój z Palestyńczykami, a nawet pozwolić im na stworzenie własnego państwa. I właśnie za to, właśnie dlatego zginął. Tak nawiasem mówiąc, jednym z najbardziej aktywnych działaczy, aktywistów tych partii politycznych, którzy zwalczali rabina i doprowadzili do jego śmierci, był młody wówczas Benjamin Netanyahu. A dalsze cytaty. Szef gminy żydowskiej w Charkowie, ale nie gminy Chabad Lubawicz, tylko tej tradycyjnej gminy judaistycznej, a więc gminy konkurencyjnej dla Chabad Lubawicz. To nie jest byle jaka sekta. To są ludzie, którzy trzymają pod kontrolą szefów rządów czołowych krajów świata i spotykają się z nimi. Dzisiaj Chabad jest wiodącą siłą życia żydowskiego. Obecnie cała polityka żydowska jest pod wpływem Księgi Tania. Więc co my tutaj możemy mówić o jakimś, prawda, Jaredzie Kushnerze czy jakimś innym, prawda? Jak w takich układach wyglądają ci podopieczni sekty Chabad Lubawicz w Polsce? Pan Morawiecki, prawda? A do jakiej szkoły posyłał swoje dzieci pan premier Mateusz Jakub Morawiecki? Do szkoły żydowskiej w Warszawie. Ale jakiej szkoły? Chabad Lubawicz. O, szkoła ta jest prowadzona przez fundację HAI, czyli fundację należącą do Chabad Lubawicz Warszawa, Warszawa Polska. Więc to są, jeżeli ta sekta ma wpływ na wszystkich przywódców, znaczących przywódców w całym świecie, w tym kiedyś na Donalda Trumpa, to co my możemy mówić o jakimś Morawieckim, prawda, czy innym Tusku? Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta sekta ma w Polsce wielkie znaczenie i między innymi dlatego, że pan Grzegorz Braun, który coś na ten temat tej sekty wie i coś na ten temat tej sekty pisał, doszedł po prostu do przekonania, że to już jest ostatni moment, kiedy można
coś zrobić i zatrzymać no, ten proces judaizacji czy chabadyzacji polskiego życia politycznego w Polsce. Jeszcze jedno zdanie, jeżeli pan pozwoli, ale już odnoszące się no, do Netanjahu, do rabinów, do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, do bombardowania Strefy Gazy. Mhm. Jeden z rabinów sekty Chabad Lubawicz o nazwisku Mani Friedman ma taką receptę na walkę z Palestyńczykami, w tym także Palestyńczykami ze Strefy Gazy. Jedynym sposobem prowadzenia etycznej wojny jest sposób żydowski. Zniszczyć ich święte miejsca, zabić mężczyzn, kobiety i dzieci i bydło. To jest cytat, wypowiedź rabina sekty Chabad Lubawicz. Ale takie słowa, takie instrukcje przecież nie odnoszą się tylko do Palestyńczyków, ale równie dobrze mogą się odnosić do Polaków. Do każdego innego goja. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden cytat, też który zamieszczam w książce. Otóż kilka lat temu w Polsce, to jest rzecz, którą nie wszyscy odnotowali, ale pan na pewno pamięta, kiedyś nad Auschwitz przeleciały na bardzo niskiej wysokości izraelskie samoloty F-16. Na bardzo niskiej, przekraczając barierę dźwięku. Okazało się, że władze polskie pozwoliły na coś takiego, ale nie na tak niskiej wysokości. Doszło do jakiegoś sporu dyplomatycznego, prawda, i wtedy dowódca tej eskrady samolotów, niejaki pułkownik Eszel, który później został w ogóle dowódcą lotnictwa izraelskiego, powiedział: przez 1000 lat słuchaliśmy Polaków, teraz ich nie musimy słuchać. Ale nie o to chodzi. Po tym wydarzeniu, po tym incydencie, gdy w Zaporożcu obrzucono koktajlem Mołotowa właśnie to centrum Chabad, gdy rabin w Krzywym Rogu dostał telefoniczne pogróżki, wielka rzecz, prawda? Gdy w Kijowie pojawiły się graffiti antysemickie, to naczelny rabin Ukrainy, Asman, właśnie z sekty Chabad Lubawicz, zażądał od Netanjahu i od izraelskiego ministra obrony pilnego wysłania na Ukrainę izraelskich żołnierzy i agentów bezpieczeństwa dla ochrony tamtejszej bezbronnej społeczności żydowskiej. W petycji rabin Asman napisał: ostatni przelot izraelskich myśliwców nad Auschwitz był jasnym przesłaniem, że Izrael zapewnił bezpieczeństwo Żydom na całym świecie, nawet w obcych państwach. Przecież to jest ewidentna, chyba zgodzi się pan ze mną, prognoza, co czeka nas. Gdybyśmy przestali się zachowywać tak, jak sobie tego życzy sekta Chabad Lubawicz. Panie ambasadorze, w świetle tego, co pan mówi, to Grzegorz Braun jest w niebezpieczeństwie. Nie tylko politycznym, ale wręcz fizycznym. Należy się oczywiście po chrześcijańsku za niego modlić, po ludzku go wspierać, ale też należałoby pomyśleć o jakiejś ochronie dla niego, bo on może być celem jakiegoś bezpośredniego fizycznego ataku. No cóż mogę powiedzieć, odpowiedział na to pytanie sam pan Grzegorz Braun, że on boi się tylko Boga. Więc to też jest jednak mimo wszystko wielka ochrona. Tarcza ochronna. A co ja mogę od ciebie powiedzieć? Na gaśnicę nie jest wymagane pozwolenie policji. Może będzie. Ale na razie nie jest. Więc proszę bardzo, chyba wiemy, co możemy robić. Oczywiście słowo gaśnica
możemy użyć tutaj w sensie figuratywnym, ale po prostu mamy wiele narzędzi obrony przed zagrożeniem ze strony Chabad Lubavitch. Trzeba tylko do tych narzędzi sięgać, a przede wszystkim trzeba się przebudzić, bo naród polski, mimo takich wielkich zagrożeń, o których żeśmy tu przed chwilą mówili, śpi. A jeżeli się budzi, to tylko po to, żeby zagłosować na swojego prawcę w wyborach, prawda, parlamentarnych. No taka jest brutalna prawda. Mamy narzędzia po prostu, ale no, ksiądz Rydzyk przecież powiedział, alleluja i do przodu, prawda, alleluja i do przodu. Ksiądz arcybiskup Michalik, to jest z tej sekty arcybiskupa Stanisława Wieligusa, powiedział, katolik powinien głosować na katolika, ateista na ateistę, Żyd na Żyda. A Żyd na Żyda. Mamy przecież, mamy receptę polityczną i jeśli chodzi o gaśnicę, mamy receptę, prawda, taką fizyczną, prawda, zbrojną, jak postępować. Czyli normalna, demokratyczna zasada numerus clausus. Taka proporcja, jakie dane poparcie. No. Jeżeli Polacy by głosowali tylko na Polaków, a Żydzi tylko na Żydów, to łatwiej byłoby się policzyć. No, oczywiście i w tym, prawda, i nasi przeciwnicy i tutaj główkują, jakby takie sprawy zmienić, no bo przecież obecny minister sprawiedliwości, prokurator generalny już miesiąc temu rzucił myśl, że ukraińscy uchodźcy, czyli jak mówi pan Grzegorz Brau, przesiedleńcy uchodźcy, powinni mieć prawo głosu, do głosu w wyborach na początek samorządowych. Także oni sobie doskonale zdają sprawę i już się z góry zabezpieczają na wiele sposobów, żeby polski głos nie przeważył. Czyli problemy, jakie mieli nasi pradziadowie z sektą Jakuba Franka, to jest pikuś w porównaniu z tym, co mamy teraz. Jakub Frank oczywiście lokalnie na terenach Rzeczpospolitej, no, obojga narodów, jak to się wtedy mówiło, no, byli w pewnym sensie potęgą, bo było to grono prawdopodobnie kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy przyjęli chrześcijaństwo, a zachowali w domach, w ukryciu zwyczaje żydowskie, ale od tych rodzin od czasu XVIII wieku wyrosły i całe pokolenia w tych rodzinach, no właśnie, frankistowskich i niestety na przykład Tygodnik Powszechny w znacznej mierze to jest dzieło frankistów. Panie redaktorze, proszę jeszcze zwrócić rzecz na inną uwagę. Mówiliśmy o tym, kto i jak powinien w przyszłych wyborach głosować. Ale masowo po 1989 roku, a szczególnie po roku 2005, zaczęto nadawać, przywracać obywatelstwo polskie Żydom. Teraz, po 24 lutego 2022, tak samo się dzieje. Wiemy, mamy już sygnały, i to sygnały od osób wtajemniczonych, Ukraińców, że proces nadawania obywatelstwa polskiego uchodźcom, przesiedleńcom ukraińskim jest bardzo zaawansowany i szybki. Nie mamy niestety konkretnych danych, ale jeżeli Ukraińcy wyrażają zadowolenie z tego, że proces ten przebiega bardzo sprawnie, to jest coś na rzeczy. I druga sprawa. Zarówno w postępowaniu ekipy Zełenskiego wobec Polaków, jak i postępowania czy modus operandi lobby ukraińskiego w Polsce wobec Polaków zaczyna przypominać metody
modus operandi żydowski. Po pierwsze, Żydzi jako przygotowanie do odzyskania majątków pożydowskich grują Polaków, oskarżają ich o antysemityzm. Ukraińcy w tym też naśladują Żydów. Exemplum, wypowiedź ambasadora Ukrainy w Berlinie, który powiedział, że to nie Polacy, nie oni nas, tylko Polacy prześladowali Ukraińców w okrutny, nie do opisania sposób. Druga sprawa. Ukraińcy, tak jak Żydzi, już odzyskują majątki. Niedawno mieliśmy aferę opisaną przez jedną z gazet polskich, że ci przesiedleni w ramach akcji Wisła, i to przesiedleni nie tylko na ziemię zachodnie, ale także na Ukrainę, odzyskują swoje mienie, czyli konkretnie lasy w Bieszczadach. I że proces ten jest bardzo zaawansowany i już jest oceniany na kwoty idące w setki milionów złotych. Stosunkowo dawniej, bo kilka lat temu, Światowy Kongres, Ukraiński Kongres Żydów, Światowy Kongres Ukraińców wystąpił oficjalnie do władz polskich z roszczeniami. Chodziło o zwrot majątków osób przesiedlonych w wyniku akcji Wisła. I co jeszcze? Ten apel, to żądanie Ukraińców, którzy mają siedzibę w Kanadzie, poparła Gazeta Wyborcza. Czyli mamy dokładnie ten sam schemat postępowania. I na gruncie polskim obserwujemy swego rodzaju sojusz ukraińsko-żydowski. Wymierzony oczywiście w Polskę. Panie Krzysztofie, chyba dzisiaj to wystarczy i tak dawka tej wiedzy i tych wiadomości, dobrych i złych, raczej dobrych to niewiele było, jest duża. Myślę, że jak gdzieś za miesiąc będziemy robić to spotkanie związane z książką, to wtedy wiele spraw dopowiemy, ewentualnie odpowiemy na pytania, które się pojawiły. Z przyjemnością. Jeśli w ogóle można mówić o przyjemności przy omawianiu takich niestety przykrych, a nawet tragicznych tematów. No właśnie. Dla nas tragicznym tematem jest zniewolenie, upadek, niszczenie narodu polskiego, a dla nich tragedią było zgaszenie świeczki, czy tam 9 świeczek chanukowych w Sejmie. Oni nazwali to aktem, nie wiem, terroru, nazywali to, zresztą to jest typowe, ajwaj, prawda, wielkie ajwaj, bo to słowa, które my uważamy za delikatne, u nich mówią o zabójstwie, o po prostu o zbrodni i tak dalej. Więc to jest właśnie to, że jeżeli nie znamy cywilizacji żydowskiej, to trudno jest na jej temat rozmawiać i tu myślę, że trzeba wracać między innymi nie tylko do dzieł profesora Feliksa Konecznego, który był wielkim znawcą tej cywilizacji, porównywał ją z innymi cywilizacjami. No i czytać Talmud i czytać Księgę Tania, prawda? Która niestety po polsku jeszcze nie wyszła. Nie wyszła niestety. Mimo, że jest to książka w świecie bardzo popularna, jak kiedyś kilka dni temu powiedział pan Grzegorz Braun, że jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek księgi religijne żydowskie, książka numer jeden to książka numer jeden ma największe nakłady na całym świecie, milionowe nakłady. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był pan ambasador Krzysztof Baliński. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Ja dziękuję bardzo.
Państwa zachęcam do oglądania naszych programów zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, a także na Odyseę. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe. Państwa wpłaty pozwalają nam kontynuować i rozwijać naszą działalność od kilkunastu lat. Jeżeli chcą Państwo darowizną wesprzeć nasze cele statutowe, czyli edukację, media, wydawnictwa, bardzo prosimy o wpłaty na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. No i zachęcam do zajrzenia do naszej księgarni wysyłkowej pod adresem CEP, tak jak w skrócie Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a w tej księgarni między innymi książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, tu w ręku trzymam akurat Polska czy Polin, sekrety relacji polsko-żydowskich, ale były i będą inne również tytuły. Polecam książki pana Henryka Pająka, pokazywana tu przed chwilą Chazarska dzicz panem świata, a także książka dwutomowa, która wyszła w tym roku kończącym się, Na wschodzie bez zmian, książka o konflikcie na Ukrainie. Myślę, że bardzo ważna pozycja. Polecam też książki wydawane przez Centrum Edukacyjne Polska. To są książki na przykład dotyczące historii, dotyczące na przykład źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, czyli te same banki żydowskie z Wall Street, z City of London, a także z Hamburga finansowały rewolucję zarówno bolszewicką, jak i później rewolucję narodowo-socjalistyczną. Plus oczywiście bank JP Morgan, który sprowadził do Warszawy pan premier Mateusz Jakub Morawiecki. Również książka, której przedmowę napisała pani dr Mira Modelska-Krycz, Hitler założycielem Izraela. Też bardzo ją polecam, o tych wszystkich sprawach związanych z powstaniem państwa Izrael. O późniejszej polityce Izraela książka Andrii Liski-Kokburnów, Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael. Myślę, że też bardzo ważna pozycja. A także książki o szeroko rozumianym polskim obozie narodowym, które wydało Centrum Edukacyjne Polska. Najpierw wydaliśmy książkę Bolesław Piasecki, od wodza falangi do przewodniczącego PAKS-u, czyli książka o głównym przedstawicielu, nazwijmy to, lewicy narodowej, a także o głównym przedstawicielu prawicy narodowej, o Jędrzeju Giertychu. Jędrzej Giertych, wierny kontynuator myśli Dmowskiego i ideolog katolickiego nacjonalizmu. Serdecznie zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem.